Witajcie na moim blogu. Dzisiaj, jak widać, będzie o kwiatach czarnego bzu. Jest taki czas, kiedy powietrze wokół wypełnia się tym zapachem. Jedni lubią ten zapach, innych ten zapach może drażnić. Jest to czarny bez, to jest taka roślina, która w zasadzie rośnie wszędzie. I w miastach, i na wsiach, i w ogrodach, i na łąkach, i w lasach, i na obrzeżach rzek, i strumieni. Wszędzie można spotkać ten kwiaty czarnego bzu o tej porze roku. W tym roku nieco spóźnione te kwiaty. Ja co roku, od wielu, wielu lat przygotowuję syropy. Wcześniej dla moich dzieci, teraz dla wnuków, ale i również dla nas syropy z właśnie tych kwiatów czarnego bzu. Ale nie tylko syropy, zawsze suszę też na herbatki. Również przygotowuję nalewkę na kwiatach czarnego bzu. No, jeszcze można smażyć je w cieście naleśnikowym, też jest to bardzo fajne, w głębokim oleju. Po co my to zbieramy? Po co robimy te przetwory? Czarny bez ma doskonałe właściwości, przeciwzapalne, antyseptyczne. Jest bardzo wskazany przy zapaleniach górnych dróg oddechowych, przy przeziębieniach, na wysoką gorączkę. Również wspomaga układ moczowy, wspomaga organizm, oczyszcza, wzmacnia odporność organizmu. No można by tutaj mówić o tym jeszcze długo, jakie doskonałe właściwości ma ten niepozorny krzew wszędzie rosnący. Ja o właściwościach tego kwiatu, czy właściwie krzewu, bo również i owocach, które zbieramy na jesień, napisałam rok temu na moim blogu wpis. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. A teraz zapraszam do kuchni, bo będę przygotowywała syrop właśnie z tych kwiatów. Już jeden syrop przygotowałam, troszeczkę z innego przepisu. Teraz będę robiła według innego przepisu, ale o tym opowiem za chwilę. Dzisiaj przygotuję syrop z tych kwiatów czarnego bzu. Już tutaj je z tych baldachów poodcinałam, ponieważ te końcówki są dosyć gorzkie. W związku z tym no, poodcinane na takie malutkie kawałeczki. I tu mam syrop, czyli woda i cukier w proporcji 3 litry wody i 2 kg cukru. To już się gotowało, w tej chwili podgrzewam jeszcze raz. Mówi się o tym, że zalewamy takim gorącym syropem te kwiaty, ale ja tu w tym przypadku będę je po prostu wyrzucała do tego gorącego syropu. A następnie te kwiaty dodam jeszcze 3 pokrojone cytryny, oczywiście wcześniej umyte i pokrojone w plastry. I tak przygotowany syrop z tymi kwiatami, no czasami się ktoś pyta, a ile tych kwiatów? No, im więcej tych kwiatów, tym oczywiście bardziej wartościowy jest ten syrop. I ja myślę, że te wszystkie, które tutaj zebrałam, więc tu jest no, co najmniej 5 litrów tych kwiatów, więc ja je tutaj do tego syropu wcisnę. One oczywiście za chwilę sobie tutaj opadną. Wcześniej, bo tu akurat mój mąż pomagał mi, zebrał mi ten bez, te kwiaty sobie jeszcze tam z pół godzinki
na zewnątrz w koszu stały, żeby te wszystkie robaczki, które tam ewentualnie mogłyby się znaleźć, żeby sobie wyszły z tego syropu. I co potem? Jak już wymieszam ten syrop, czyli dodam te kwiaty, dodam te plastry cytryny, odstawiam to do chłodnego miejsca, no ja mam dosyć chłodną piwnicę i zostawiam tam na 4 dni. Codziennie trzeba przynajmniej raz, a najlepiej dwa razy, szczególnie, że teraz mamy te upały, należy pójść i mieszać ten syrop. Ja w ten sposób robiłam i to pokazywałam chyba 2 lata temu, właśnie dokładnie w taki sposób robiłam syrop z płatków róż, że też gorący syrop, cytryna, płatki tam były i to 4 dni sobie w tej piwnicy naciągało, można tak powiedzieć. Bo ja już w tym roku robiłam też syrop z kwiatów czarnego bzu, ale troszkę inaczej. To znaczy, że zalewałam zimną wodą kwiaty, dodawałam też plastry cytryny do tej wody z kwiatami i zostawiałam w chłodnym miejscu, czyli w piwnicy, na 24 godziny. Po 24 godzinach przecedzałam, odcedzałam te kwiaty i do tego takiego wyciągu, bo jeszcze zapomniałam dodać, że jak zalałam te kwiaty zimną wodą, to doprowadziłam do zagotowania się, ale takiego krótkiego zagotowania się tej wody z kwiatami i dodałam cytryny i to wtedy do tej piwnicy. Po 24 godzinach, kiedy się to odcedzi, dodaje się wtedy cukier. No, cukier dodaje się w różnych proporcjach. To zależy kto, jaki chce mieć bardzo słodki syrop. Ja to tak staram się mierzyć, że 2/5 cukru i 3/5 wody. I tutaj tak też jest w tym dzisiejszym syropie. 3 litry wody i 2 kg cukru. I tu jest około 5 litrów tych kwiatów. Teraz dorzucę tą już pokrojoną, wcześniej też umytą ze skórką cytrynę i to powędruje sobie na te 4 dni do piwnicy. Pamiętając oczywiście o tym mieszaniu. Co jeszcze można zrobić z tych kwiatów? Tutaj mam nalewkę. Znaczy nalewka to będzie. Na razie to jest właśnie kwiat zalany syropem z cukru i wody, również w takiej proporcji 2/5 do 3/5. No i oczywiście bez tego też się nie może obejść, co roku suszę. Tu już mam słój z suszonym kwiatem. Jeszcze pewnie jeszcze troszkę, bo cały czas kwitnie ten czarny bez i jeszcze będę suszyła. I polecam, naprawdę kwitnie w tej chwili, jest tego mnóstwo. Wystarczy pójść gdzieś na spacer w czyste, fajne miejsce, gdzie z dala od jakiegoś kurzu, od samochodów i tak dalej i od jakichś zanieczyszczeń nazbierać. Wystarczy nawet wysuszyć, jeżeli komuś się nie chce robić takich rzeczy jak syrop czy nalewka, ale naprawdę polecam, warto. I dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału YouTube i mojego bloga melarosa.pl i do zobaczenia wkrótce.